Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Jak widzicie, tu mamy, nie widzicie, ja Wam pokażę, proszę bardzo, 10 boosterków z nowej serii na moim kanale. To jest bardzo stara seria, znaczy bardzo stara. To jest, przepraszam, to jest stara seria z XY, XY, Fates Collide, tylko że u mnie na kanale nie miałem jeszcze przyjemności ich otwierać. Jedynie pojedyncze jakieś boostery, ale nigdy takiej właśnie dziesiątki tej standardowej. Ale miałem 30 boosterów tej właśnie Fates Collide i postanowiłem, że dzisiaj właśnie sobie otworzymy 10 boosterów z tej serii. Jeden, proszę bardzo, dla Was. I jako że to jest XY, to 3 karty. I moi drodzy, zapraszam. Koffing, Mincino, Diglett, Riolu, Carbink, Scorched Earth, Old Amber Aerodactyl, Cinchino, Fennekin, Genesect EX. Piękne, piękne rozpoczęcie tego odcinka. Genesect EX. Zaraz sprawdzę jeszcze, moi drodzy, jak ta karta wygląda pod względem wartości. Fates Collide. I sprawdzamy Genesect EX. Ultra Rare. Aha, nie, to nie jest Ultra Rare, bo Ultra Rare to jest niestety Full Art. A ten Genesect to jest 2,5 euro. To jest trochę ponad 10 zł, więc szaleństw nie ma, ale chcę Was uprzedzić. W ogóle w Fates Collide szaleństw nie ma, absolutnie żadnych, bo druga najbardziej wartościowa karta to jest karta Glaceon EX i ona jest warta około 8 euro. Oczywiście pierwsza najbardziej wartościowa karta to jest bardzo, bardzo droga karta, około 40 euro, karta trenera M. Ja tą kartę już mam. Oczywiście mogłaby się nam trafić, nie obraziłbym się, ale jeżeli nie trafię Enki, nie obrażę się, mogą być też karty, których nie mam, ale też dlatego mam tylko 30 booster packów i więcej nie kupuję, bo Fates Collide jakoś do mnie nie przemawia i nie ciągnie. Weezing, nasz reverse to jest Braixen i rzadka karta Mothim non-holo. W ogóle nie wygląda, jakby to miała być rzadka karta. Znaczy, żebyście mnie dobrze zrozumieli, oczywiście, że najbardziej kartą, którą bym chciał trafić tutaj, to jest karta trenera N, bo jest naprawdę bardzo, bardzo dużo warta i mógłbym ją po prostu sprzedać, ale też nie obrażę się, jak jej nie trafię, po prostu trafię karty, których nie mam. Miał Snivy, Wigglytuff, Dewgong, ON. I ta karta, pomimo tego, moi drodzy, pomimo tego, że to jest zwykła karta, bez żadnego tutaj hologramu czy czegoś, i nawet, co jak widzicie, to jest karta Uncommon, to ta karta jest warta 2 euro. Jeszcze teraz sprawdzę, czy to jest w języku angielskim. 3 euro, moi drodzy, 3 euro. Jest najtańsza, 3,5, 4 euro nawet, więc a przy 4 euro już się zaczynają rewersy. Ale najtańsza taka zwykła karta, moi drodzy, to jest 2,5 euro. Power Memory, ciekawa karta z atakiem. Pierwszy raz takie coś widzę. I rzadka karta to jest Snorlax nie holograficzny. I jako że to mówię właśnie, że ta NK jest tyle warta, więc NK wkładamy sobie do koszulki. I jest to jako zdecydowanie dobre trafienie. A jeżeli jesteście ciekawi, co ta karta mówi, to już Wam tłumaczę. To jest: each player shuffles his or her hand into his or her deck, then each player draws a card for each of his of her remaining prize cards. Czyli to wygląda tak, że każdy zawodnik szufluje. No, każdy zawodnik swoją rękę, co ma na stole, jakie karty ma w ręce, wrzuca do puli kart. I później miesza z pulą kart pozostałych
i dobiera później taką liczbę kart, jakie jeszcze zostały, i taką ilość, jaką jeszcze zostały kart nagrody. Czyli na przykład, jeżeli nie pokonaliśmy jeszcze żadnego Pokemona przeciwnika, to szuflujemy naszą rękę, czyli tam karty, które mieliśmy na ręce, i dobieramy 6 nowych kart. Więc tak to wygląda. To jest bardzo dobra karta, dlatego ona jest tyle warta, bo jest pożądana przez graczy Pokémon TCG. Fennekin, Whismur, Seal, Cottonee, Cinchino, Kangaskhan, Duozion, Snivy i Mew. Mew, rzadki. Tak wygląda, ale nie jest to karta jakoś szczególnie wartościowa. A nawet sprawdzę, wiecie, bo chociaż wątpię. Mew. Tak, Mew holograficzny. O, holograficzny kosztuje około euro. Więc, tak jak mówiłem, absolutnie nie jest to karta to szczególnie wartościowa. Tym bardziej, że to nie jest holograficzna. Przechodzimy do kolejnego boostera. Riolu, Seal, Larvitar, Vullaby, Burmy, Helix Fossil Omanyte, Audino Spirit Link, Pokémon Fun Club, Scorched Earth, to jest Reverse, i Moltres. Szkoda, że nie holograficzny. Bardzo szkoda, bo fajna karta. Bardzo, bardzo mi się podobał ten art. Już wcześniej, jak go widziałem, jak inni youtuberzy otwierali tą serię, to właśnie zwróciłem uwagę na tą kartę Moltresa, ale chciałbym mieć ją w wydaniu holograficznym. Koffing, Meow, Larvitar, Diglett, Spoink, Scorched Earth, Warmadam, Energy Pouch, Special Energy, ale tu mamy Mega Alakazam EX. Dobrze, bardzo dobre trafienie. Mega Alakazam EX. Bardzo rzadko w ogóle trafiam na Alakazama. Nie wiem, czy to akurat w tej serii Sun and Moon, bo najwięcej otwieram oczywiście Sun and Moon. Czy w Sun and Moon jest ich mało, czy w ogóle występują, ale bardzo mało mam tego Mega Alakazama, a tutaj proszę bardzo, pięknie nam się trafił. I zaraz sprawdzam, ile ta karta jest warta. I ta karta, moi drodzy, jest warta 3 euro. 3,5 euro. Więc myślałem, że trochę więcej, ale dobrze, ale dobrze. Nic strasznego. Fajnie, że się trafił Alakazam. To jest Pokémon, którego też lubię. Jakoś za nim szczególnie nie przepadam, ale lubię. Solossis, Binacle, Riolu, Minchino, Snivy, Kangaskhan, Duozion, Scorched Earth, Diglett i Marowak. Marowak non holo. Przechodzimy do kolejnego boosterka. Z Zygardem chyba na froncie, jeżeli się nie mylę. To był chyba Zygarde. I moi drodzy, zaczynamy od Cottonee, Riolu, Gothita, Whismur, Minchino, Megacatcher, Wigglytuff, Dewgong, Carbink, Diancie EX. Kolejny EX. To jest już trzeci EX w dzisiejszym openingu. Diancie EX, już sprawdzam. Już sprawdzam. Oj, to jest karta naprawdę, pomimo tego, że EX o dość niskiej wartości, bo to jest około 2 euro. Nawet jeżeli można poczekać i się postarać, to tą kartę można by dostać za, myślę, że euro 75, coś w tym stylu. Czyli za około 8 zł. A tutaj zaczynamy od Diglett'a, Spoink, Riolu, Solossis, Fennekin, Warmadam, Fossil Excavation Kit, Alakazam Spirit Link, Snubbull, to jest Reverse i rzadka karta White Kuriem. Ale pięknie wygląda. Zobaczcie na ten art. Ale mi się podoba. Wow. Super, super karta. Zaraz zobaczę, może to nie jest jakoś szczególnie wartościowa karta. Szukam jej. Nawet wiecie, nawet nie mogę jej znaleźć na pierwszej stronie, to już w ogóle. Na drugiej stronie. Na drugiej stronie jest, ale to jest absolutnie, można powiedzieć, nie ma żadnej szczególnej wartości, bo to jest około 15 eurocentów.
ale dla mnie ta karta jest naprawdę, naprawdę ładna. Podoba mi się. Tutaj teraz mało widać hologram, ale uwierzcie mi na słowo, jest to holograficzna karta. No i przechodzimy do ostatniego boostera. Do ostatniego, jeszcze z nadzieją, że może coś fajnego w tym ostatnim boosterze się trafi. A zaczynamy od Diglett'a, Spoink, Riolu, Solossus, Fennekin, The Fossil Excavation Kit, Alakazam Spirit Link, Mega Catcher, Seal i Mew. I Mew holograficzny, pięknie, fajnie. Dobrze, że chociaż holograficzny to nam się trafił, bo jakby drugi rzadki Mew non-holo, drugiego rzadkiego Mew non-holo byśmy wyciągnęli, to bym się trochę zmartwił. A tak, proszę bardzo, jest kartą holograficzną. I teraz, moi drodzy, przejdźmy do podsumowania. Zaczynając od, przepraszam, od wartościowej karty trainera N przez dwie karty standardowe, holograficzne, kartę Mew i bardzo, bardzo według mnie fajnie wyglądającego White Kuriema do trzech EX-ów. Zaczynając od Diancie EX przez Genesect EX do według mnie najlepszego trafienia, czyli Mega Alakazam EX. Nie można tutaj było oczekiwać jakichś naprawdę wspaniałych, oprócz oczywiście Full Artowego N, którego nie trafiliśmy, nie można tu było oczekiwać jakichś wspaniałych trafień, bo ten set, już mówiłem kilka razy, jest bardzo specyficzny. Nie ma kart mocno wartościowych Pokémonów, ale tak też bywa. Mamy jeszcze 20 boosterów z Fates Collide, więc na pewno jeszcze znajdą się openingi z tego serii, z tego seta na moim kanale, na które Was bardzo serdecznie zapraszam. Trzymajcie się, na razie.